Siema, tutaj JJK, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest ze mną Rogalik oraz Fary. Klaudii niestety nie ma, to dlatego, że dzisiaj challenge troszeczkę nie dla niej, ponieważ dzisiaj przetestujemy swoje możliwości, jeśli chodzi o ostre jedzenie. Mamy 6 poziomów ostrości. Jest ostra czekolada, ostry popcorn takis, mamy ostre lizaki z ostrą posypką, ostre zupki chińskie, których jeszcze nigdy w życiu nie jadłam. 2 razy spicy. Dokładnie. Robi wrażenie. Nasze ulubione fasolki ostre. Tak, one są przed ostatnim poziomem, a ostatnim poziomem jest Hot Chip Challenge. Jest to jeden chips, który jest tak ostry, że dym z uszu leci. Ja teraz bym prosił, każdy, kto ogląda ten film, niech zostawi łapkę w górę, bo to jest naprawdę, my dzisiaj tu zioniemy ogniem. Ja się troszeczkę boję i troszeczkę chyba przeceniamy siebie w tym odcinku. Ile taki chips kosztuje? Nie mam pojęcia, bo dostałam go w prezencie urodzinowym. Coś złotych chyba. Jedna sztuka. Więc jestem ciekawa, jak to będzie. Oczywiście, no jeżeli na przykład Rogalik odpadnie w którejś rundzie, to nie będzie musiał później tego chipsa jeść. Ale o tytuł najbardziej hot. Kolesia? O tytuł hotuby walczymy. O tytuł hotuby dzisiaj walczymy. Oczywiście bawcie się razem z nami. Jeżeli taki odcinek wam się podoba, to stawcie łapeczkę w górę. Na pewno będziemy takich challenge nagrywali więcej. Wpadajcie na kanały chłopaków. Odcinki na moim kanale pojawiają się w każdą środę i sobotę o godzinie 16. A teraz już przechodzimy do pierwszego poziomu. Dodatkowo, żeby nie było za nudno, to przygotowałam koło fortuny, na którym jest mleko, lody oraz woda. Przed każdą rundą, zanim spróbujemy danej rzeczy, musimy zarosować komfortuny i tylko tym będziemy mogli się ratować, co wylosujemy. Dobra. Oby były lody, bo ja uwielbiam lody, reszty nienawidzę z tego koła. Chciałam tylko powiedzieć, że każdy... Mleko! Tylko nie mleko, nienawidzę mleka. Ja bardzo lubię, więc... Chciałam tylko powiedzieć, że każdy ma po jednym lodzie na cały odcinek, więc jeżeli w pierwszej rundzie wylosujecie loda... To dobrze, dobrze. No dobra, niech będzie. A teraz karma. Karma, 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 karma! Nie, no świetnie. A ja mam, moi drodzy, ale chciałam powiedzieć, że nie musimy się jakby ratować na razie, jeśli nie chcemy. Dobra, no to próbujemy. Ja tej czekolady chili jeszcze nigdy nie jadłam. Nie wiem, czy ona jest jakaś turbo ostra. Nie jest, ja jadłam. No, okay. W ogóle czekolada z chili, ciekawe połączenie. To co, pokaż teczce? Pokaż teczce. Za pierwszy poziom. Zdrówko. Nic nie czuję kompletnie. Dobra, na koniec czuć tylko, jak cię piecze tak po gardle troszeczkę. Nie czujesz? Masuję, masuję tak delikatnie, no. No ja czuję. No to jest ten ciekawy tego chipsa, jak poczujecie. Dobra. Druga runda. Pierwsza runda zaliczona, lecimy z drugą. Przed nami Hot Pop Takis, czyli popcorn, czwarty poziom ostrości. Okej, okay. Więc to ja jestem ciekawa. Ale uwaga, najpierw musimy zakręcić kołem. Kręcę, ja otwieram. Lasujemy. Ej, to zamknęli jakoś, nie wiem, hermetyczna paczka. Rogal może się... Rogal może się napić mleka. Tragedia. Ja mogę napić się wody, okej. A ja mogę zjeść loda pewnie. Bodzianka. Woda. Okej. Dobra. Pachnie? Nie gryzie w nos, więc easy. Pokaż. Właśnie ładnie, no. Easy, easy. Rogal. Po jakiej ilości? No tak garstkę, no. Po kilku, no. Nie jakieś tam pojedyncze. Wypadło. Paprykowy popcorn. Trochę jest ostra. Nie powiedziałbym, że trochę wyższy poziom faktycznie niż czekolada. Trochę pali, ale jak lubicie lej ze strągi, to ma właśnie mniej więcej taką ostrość, jak lej ze strągi. Czuć tam limonkę. No. Czuć limonkę. Smaczne. Ej, naprawdę dobre. Nie muszę popijać. No, dobra. To jest taki idealne takie pieczenie, żeby nie było jedzonko za nudne. Tak, no. Spoko. Fajne. No, ale myślę, że następny poziom to już będzie to, kiedy zaczyna piec. Trzeci poziom, moi drodzy, jak na razie idziemy łeb w łeb. A w poziomie trzecim czeka na nas lizak takis, który ma ostrą posypkę, w której musimy tego lizaka zamoczyć, następnie jakby zjeść. Paleta fuego! Dobra, zanim je otworzymy, to oczywiście losujemy kołem. Jest jakiś warning, że nie można mlekiem popijać, czy coś? Coś takiego, uwaga! Fajnie. Jakby bardzo piekło. Ile trzymamy w buzi? Jak długo? 10 sekund? No musimy to zjeść. Zlizujemy posypkę chyba, nie? Tak. Okej. Ja też lody mam w razie w. Teraz ja. Woda! Tak, trzeci raz buzianka. Najgorzej. Dobra, lecimy z tym. Otwieram to. Nie, to już daję. Czuję proch, no. Proch strzelniczy. To pieprzem kajen daje. Robimy tak, że każdy macza, ale zamieniamy się lizakami.
Ja zimuję! No, dla ciebie. Proszę. Ja tak samo mniej więcej są zamoczone. Dobra. Możesz się ze mną zamienić. Zobaczcie, jak to wygląda strasznie. To wygląda jak jakaś kiełbaska taka. No. Ale się teraz już się cykam. Ja też. Trzy, jest dwa, grubo. Jeden. Uła! Nie wiem, o co tu chodzi. Jakie to jest niedobre! Niedobre po prostu. Kwaśne. Aha. Okej, okay. Jest ostre, ale to nie jest jeszcze ostrość, która mnie wybnie. Ale to jest po prostu niedobre, bo to nie jest jakieś turbo ostrość. Ja nie mogę przestać krzywić się. To smakuje jak chips w lizaku. Jest kwaśny, jest ostry. I drugi raz bym tego nie zjadł. Nie jest takie super zachwycające. Nie ale polecam. Wiecie co? Jak już do tego lizaka dotrzecie, to już jest taka słodkość i wam to zabija. I jeszcze jest kwaśne. Aha. Ale na pewno ostrzejsze niż to, co mieliśmy wcześniej, więc... Na języku już czuć troszeczkę takie... Zaczyna. Ale... Wętpienie. Wszyscy wytrzymaliśmy bez koła ratunkowego. Zgadza się. Kolejnym poziomem jest zupka chińska. To jest to hot chicken flavor ramen, ponoć ramen. Tak, ale wygląda jak zupa rodem z piekła, serio. Ja to czuję, poczułem tutaj już, jest nie? Tak czerwona, że aż bordowa, nie? No, daje w nocha. Ja jadłam ostre zupki, ale nie wiem, czy to... Jak robimy? Po jednej łyżce bulionu. Tak, po łyżce bulionu musimy zjeść, ale najpierw kręcimy kołem. Nie, no to będzie dym jak woda. Uwaga, daj wodę. Mleko! To dobrze, cieszę. Ja nie lubię, ja nie popiję w takim razie po prostu. To, mleko dla mnie to jest nul. Lody. Lody! Już na takiej cienkiej granicy lody. Milch. Mleko. Milch, dobra. Dobra, czyli mleko, lody, mleko. Całą raz. Jak on się już boi tego samego zapachu. Na pewno? Wow, aż się gorąco zrobiło. Widzę, szklane oczka. Na pewno 15 leveli wyżej ostrość od wszystkiego, co dzisiaj było, nie? Aż mi się włosy od razu czuję, że u nasady mi się takie mokre zrobiły, nie? Tragedia. No weź nie zdraż! Ja się boję to zjeść! Nie wiem, nie? Jest ostre, ale takie, że no całej zupki mnie zjadł, ale... Wiecie, co jest najgorsze w zupkach, jak jesz i nie w tą dziurkę wpada. To jest wtedy no. Jest trochę. Jest. Teraz ja. Gorąco od razu, ładuj. Tak bez przesady, ale jest, nie? Nie wolno się nie połykać. No. Ale mi jest gorąco. Łapkę zostawcie, jeszcze po jednej. Nie no, to będę... Nie ta dziurka! No. O, nie ta dziurka, za szybko! Ale pali! Rozgrzewka to była, nie? Ja mam mleko, ale nie dam rady, nie? Mi głos chrypnie. Głowa mi rozbolała. Mam taki ścisk w klatce. Ale ja nie jem loda, nie ten. Ja też nie. Ja zostawiam. To jest jeszcze do przetupania, nie? W miejscu. Kolejny level, lecimy. To ostatni level, tak? No. Wygraliśmy to. Jak chcecie wziąć z nami udział w challenge'u, to koniecznie teraz naciśnijcie ten ostry, gorący przycisk czerwony na dole subskrybuj. Tak jest, koniecznie. A teraz czas na gorące fasolki. Ja pierdzielę. Mnie piekło usta, język, podniebienie, dziąsła, wszystko mnie piecze. Komisyjne otwarcie. I słabo mi się zrobiło. Jako, że to jest przedostatni poziom, to bierzemy przedostatni poziom fasolki, czyli habanero. Tak, Carolina Reaper jest na chipsie. Tak. Nie, no nie wytrzymam zaraz! Mleczko? Ale to jest dobre, bo ci jest tą kapsycynę w ten... Ale ja nienawidzę mleka, ja się już wolę przemęczyć. Serio? Ale no. Jak będzie takie ostre, to na pewno spróbujesz mleka. Dobra, ja mam, moi drodzy, lody. Nice, stara ja. I... Lody. No nie, wszyscy lody, a ja nic, tak? Dobra, na 3-4 gryziemy. Ile gryzów? 3. 3. 3 gryzy, no. Dobra. O kurde. Ja połknąłem. Mogę. Ja połknąłem. Odpadniecie. Połykaj! Na co czekasz? Możesz się popić mlekiem. Nie mogę połknąć cały czas. Jeszcze to masz w buzi? Jesteś głupi. To trzeba połknąć. Poszło? Jest, żyjemy. Aż mi się ciary przechodzą. Cząteczka. Lecimy do finału. Dobra, my już jesteśmy wyssani z sił, dosłownie. Mnie do tej pory piecze cała twarz, a przyszedł czas na ostatnią rundę, w której
jest najostrzejszy chips. No i nie wolno go dotykać ręką, więc wzięliśmy sobie rękawiczki. Mamy rękawiczki. Musimy to otworzyć, ja jestem mega ciekawa, jak on w ogóle wygląda. Na pewno jest mocno na... O kurde, to jest tak zapakowane! Tam jest rękawiczka! Jest rękawiczka. Ja chciałem jednak powiedzieć tylko, że to jest trumna, nie? Tak. Właśnie, to jest opakowanie trumna. Jest w kształcie trumny. To coś znaczy. RIP! I jest napis RIP na chipsie, nie? RIP na chipsie! Hop, chips challenge. Ej, wiecie co? Ja jak teraz będę otwierała tego chipsa, to mam wrażenie, jakbym otwierała coś ze światów, takiego nielegalnego. No, bo tak to wygląda trochę. Uwaga. Dobra, może ja się chcę wycofać jednak. Nie, no to wygląda przemocarnie, nie? Połóżmy go, połammy. Okej. Okay. Okej. Okay. Akurat tak niefartownie się na trzy połamał. Otwórzmy sobie lody. Tak. W tej rundzie już nie kręcimy kołem fortuny, bo to już jest przeraża nas ten fakt w ogóle. Gotowi jesteście? Ale jak, całe jemy? Nie! Po kawałeczku na razie. Czy całe? Mi się wydaje, że to trzeba na raz przełknąć. Co? Już nigdy tego w życiu nie doświadczymy pewnie. Przecież my umrzemy po tym. Idziemy płakać. Na pewno. O chyba. Nie wrzepiłem jeszcze. O, ciary mnie przechodzą. O chyba. Przepraszam. Popijajcie, bo to... Dobra, nie dam rady. Atakuję z opóźnieniem. O nie. O nie. Wracaj do środka. Łapy mi się trzęsą, zobaczcie. Lód mi się trzęsie. Aaaa! Teraz najgorzej jest! W sklepie! Co? W sklepie? I co? Fajny chips? Nie wolno przerywać, nie? Trzeba popijać cały czas i jeść loda. Rip. To ma rip, ręka do góry. Mi się drzęsą. O kurde, najostrzejsze naprawdę, co wyciadłem. Stary, nie wiem co mam zrobić, serio, nie mogę wytrzymać. To może tak trwać bez końca, wiecie, nie? Ile kupiłaś lodów po jednym? To super. Super challenge, po jednym lodzie. Ja współczuję rogalikowi, nie? Ja nie wytrzymuję. Tak, o! On mnie popija mlekiem, nie wariat. Ja tylko chciałem powiedzieć, że drugi raz tak samo będzie piekło, nie? Pamiętajcie. No to nie koniec. Za parę godzin się widzimy z powrotem. Jezus. Ale tylko coś chwilę powiem? Ale co, o co chodzi? Co za parę godzin? Na kiblu. Na kiblu. Taki byłeś kozak? Jak to idzie w tej piosence? Zaśpiewaj. Patrz, on nie chce śpiewać. Rogal, jak to szło? Spanikowałeś? Nigdy w życiu czegoś takiego nie czułem, stary, nie? Ej, nie, jak oderwę na chwilę od języka, to tak piecze, że koniec. A on nawet nie je lodów, bo już nie ma. Mam ciary, cały czas na samym ciele mam ciary. To było ciary. Głupie, ja wam mówię, że to było mega głupie. Ja żałuję, nie? Żałuję? Coś. Ale mnie przekonałeś tym. Raz w życiu się to zrobimy, już więcej tego nigdy nie zrobimy. Ja pierdzielę, jak piecze. No bo tak jest, już tego nigdy więcej w życiu nie zrobisz, nie? Ja nie mam czucia w mordzie. Kończmy ten odcinek! Ja nie wiem, co się z nami stanie po tym odcinku, ale kończymy ten odcinek. Ustawcie łapkę w górę. Nie próbujcie tego w domu, nie kupujcie... Nie. Jak ktoś was namówi, to nie bierzcie. Nie dam rady bez szklanki się pożegnać. Nie próbujcie tego w domu. Odpad. Nie jedzcie tego. Nie róbcie sobie żadnych testów ostrości. I respektujcie Karolinę Reaper, nie? Zostawcie łapkę w górę za to, że się... łapkę w górę i suba. Pamiętajcie, żeby nie być takim głupim jak moi rodzice. Pozdrawiam was, kocham, buziaczki, pa! Że Iwunia tak się ładnie po prostu żegnała? I zostawcie łapkę w górę za to, że się odważyliśmy i zjedliśmy po takim kawałku, bo... I bo już nakupiła dwa opakowania i trzeba jeszcze dokładkę dojeść. Trzymajcie się, pa!